jeszcze 3,5 roku temu ważyła 185 kg. Najprostsze czynności były dla niej ogromnym wyzwaniem. Do sklepu oddalonego o kilkaset metrów musiała jechać taksówką. Droga na przystanek autobusowy była prawdziwą wyprawą i musiała planować przerwę na odpoczynek w trakcie. Dzisiaj 100 kg lżejsza z dumą może powiedzieć, że dokonała tego sama, bez pomocy dietetyka, trenera czy operacji bariatrycznej. Postawiła na siebie, wytrwała i wygrała. Katarzyna Guzik. Co może być motywacją i jak utrzymać koncentrację na tym celu, który mamy? Motywacją dla kobiet tak naprawdę może być wszystko. Dla mnie motywacją było to, że ja chcę w końcu poczuć się kobieco. Wiesz, ja lat marzyłam o tym, żeby móc założyć szpilki i płaszcz. Chciałam, żeby ludzie, którzy nie dawali mi szans na to, że ja kiedykolwiek się zmienię, zobaczyli mnie na ulicy i powiedzieli: wow, to ty? Kasia, to ty? Ja po prostu tego pragnęłam. Ta rozmowa na kanale Dalej już niedługo. Zasubskrybuj teraz, żeby nie przegapić.